Jedynka dzieciom. Dobry wieczór, Joanna Ficińska. Witam was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że po naszym spotkaniu nabierzecie ochoty na śpiewanie i kibicowanie. Kibicowanie, no to oczywiście wiadomo dlaczego, bo już za dwa dni rozpoczynają się finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nasi piłkarze już są na miejscu w Katarze i czekają na swój pierwszy mecz, no a my w tym czasie możemy się przygotowywać do kibicowania. I dlatego już teraz bardzo was proszę o wymyślanie krótkich haseł dopingujących naszą jedenastkę do boju i do zdobywania goli. Swoje propozycje możecie wysyłać do nas, jedynka dzieciom@polskieradio.pl. Wysyłajcie bardzo proszę, no a my te hasła będziemy przedstawiać w jedynce dzieciom, żeby mogli je poznać i inni kibice. No a na razie zapraszam was na spotkanie z wyjątkowym zespołem, Małą Armią Janosika, którego członkowie przygotowali dla naszej reprezentacji niespodziankę. Damian Pałasz, Paweł Domalik oraz Wiktoria i Amelia Szyszka, którzy występują w zespole Mała Armia Janosika, to osoby, które już za chwilę opowiedzą o mundialu i o muzyce. A rozmawia z nimi Agnieszka Ciecierska. Jesteście bardzo małą częścią zespołu, który nazywa się Mała Armia Janosika, ale to jest trochę myląca nazwa, bo Armia Janosika wcale nie jest mała. Zespół tak naprawdę tworzą dzieci i młodzież z gminy Raba Wyżna i okolicznych miejscowości. Zespół liczy jedyne 180 osób. Mamy też dorosłych w naszym składzie. Najstarszym członkiem jest pan Rysiu, który jest takim fundamentem. On ma ponad 70 lat i dobrze się trzyma i dobrze się z nami bawi. A najmłodszy członek zespołu? Najmłodszym członkiem zespołu jest mój syn Stasiu, który na tą chwilę ma 4 latka. A jak wyglądają próby? Bo 180 osób na próbie, ja sobie wyobrażam, że jednak próby macie w jakichś podgrupach. Tak, spotykamy się w mniejszych podgrupach, gdzie uczymy się grać, śpiewać. Natomiast próby generalne, takie ogólne, gdzie cały zespół się spotyka i również band instrumentalny, odbywają się na sali widowiskowej. No i tam wszyscy się mieścimy bez problemu. Wszyscy się spotykamy, no i wspólnie ćwiczymy, przygotowujemy repertuar i letni, i koncertowy, i kolędowy, w zależności od danego okresu, który mamy przed sobą. A teraz na przykład mamy przed sobą okres wyjątkowy. W niedzielę rozpoczyna się piłkarskie święto i z tej okazji stworzyliście piosenkę i teledysk. Dziada, pradziada, słońce na syna, na stadion idziesz, za tobą brat. Ojczyzna, honor, polska drużyna, piłkarskie święto obiega świat. I cała piosenka właściwie ma zagrzewać do fantastycznego kibicowania. No oczywiście, ma zagrzewać naszych piłkarzy do walki, również kibiców do wspólnego dopingu, aby cała społeczność polska łączyła się wspólnie z naszymi piłkarzami, kibicowała. No i dawała to mocną energię, wiarę w zwycięstwo i przede wszystkim radość. Pierwsza zwrotka to jest oczywiście zwrotka, która namawia do tego, żeby kibicować i opowiada o tym, jakie emocje kibicowaniu towarzyszą. Ale kolejna zwrotka zaczyna się od słów... A kiedy przyjdą chwile słabości, moment zwątpienia, porażki, ból, polscy kibice są w gotowości. Zawsze podkreślam, że taki prawdziwy kibic to jest kibic, który jest ze swoją drużyną nie tylko wtedy, kiedy ta drużyna wygrywa, bo to jest najłatwiejsze, ale też wtedy, kiedy nie dzieje się na stadionie najlepiej. No tak, to jest bardzo istotny moment w tym utworze, kiedy musimy się zmierzyć z przegraną, z porażką i wtedy właśnie na dobre i na złe kibice powinni być ze swoją drużyną. Opowiedzmy o tej piosence, bo piosenka, słowa i muzyka to jedno, ale do piosenki powstał nieprawdopodobny teledysk. To prawda, no powstało wielkie dzieło, gdzie śpiewa, gra, tańczy, raduje się 180 dzieci, młodzieży, dorosłych. To jest produkcja, która została zrealizowana najszybciej z naszych wszystkich produkcji i mimo tego, że jest bardzo wiele miejsc, w których teledysk został nagrany i jest to rynek w Krakowie i wielki stadion piłkarski, do tego jest spływ Dunajcem, podwórko w Rabie Wyżnej, to nie trwało to długo. No, można powiedzieć, że sam teledysk kręciliśmy około 2-3 tygodnie. To były wybrane dni, bo musieliśmy się wstrzelić w okienko pogodowe, żeby to nagrać, a jednak ten wrzesień w tym roku był bardzo trudny. Ale to było nie lada wyzwanie. Warunki pogodowe nie były najlepsze. Myślę, że było warto. Bardzo nas to zżyło. Amelko, kibicujesz? Znasz się na piłce nożnej?
No, jak byłam mała, to nawet chodziłam z siostrą do drużyny piłkarskiej, grałem i też kibicowałem innym drużynom. Mówi się o tym, że kibice to jest 12 zawodnik i odpowiednie kibicowanie może naprawdę zmienić wynik meczu. No, jednak trzeba zawsze motywować tych innych, co na przykład nie uda się im wygrać, to zawsze trzeba jednak mieć to, żeby ich pocieszyć i jednak, żeby zawsze została im ta motywacja do tego grania. Wiktorio, ty też grałaś w piłkę nożną? Tak. Jak byłam młodsza, to grałam. Do dzisiejszego dnia kibicujesz polskiej drużynie? No hej, no nawet przez ten teledysk, to mamy jeszcze większą motywację do tego, żeby właśnie zarazać innych do tego grania, no a przede wszystkim kibicować naszej drużynie. Panie Pawle, pan też jest kibicem? Jeszcze jakim? Tak, oczywiście. Ja gram do tej pory. Trenuję w okolicznym klubie piłkarskim i staram się rozwijać też pod tym względem sportowym. Uważam, że to bardzo ważne. I ja tak sobie myślę, że w momencie, kiedy się śpiewa o rzeczach, o których się nie ma pojęcia, to troszkę inaczej taki utwór brzmi, ale jak się śpiewa o czymś, co jest pasją śpiewającego czy grającego, to wtedy te pasje w utworze słychać. No oczywiście, że tak. Jak każdy z nas zna sport i uprawia go i jeszcze kibicuje, no to na pewno ten przekaz jest prawdziwy, taki autentyczny, więc to jest bardzo istotne i myślę, że tutaj to słychać w naszej piosence i oczywiście widać w teledysku. Dziada, pradziada, słońce na syna, na stadion idziesz, za tobą brat. Ojciec na honor, polska drużyna, piłkarskie święto obiega świat. Na całym globie czas staną w miejscu, biało-czerwone barwy już masz. Do boju orły, dziś po zwycięstwo, wołaj mi głośno, mecz będzie nasz. Się. Polska drużyna to nasza duma, my dobrze wiemy, jak to pięknie jest. Stajemy dzisiaj w jednym szeregu wszystkich kibiców, tak jest los. A od Podhala do Kołobrzegu dumnych Polaków pięknie się głos. Mam nadzieję, że do kibicowania naszej drużynie nie muszę was namawiać. Róbmy to wspólnie z małą armią Janosika. Amelko, czy ty masz jakieś wspomnienia związane z właśnie nagrywaniem teledysku? No, pogoda powiedzmy za nie dopisała, ale myślę, że widać właśnie po tym nagraniu, jak staraliśmy się. Dla mnie to jest zaskakujące, co mówicie, bo ja obejrzałam ten teledysk kilkakrotnie. Wydawało mi się, że właśnie on jest nagrywany w takiej bardzo dobrej, wakacyjnej pogodzie, bo cały zespół jest w większości ubrany w takie sportowe stroje, czyli krótkie spodenki, koszulki z krótkim rękawem w biało-czerwonych barwach. No, jeżeli było zimno, to marzliście. Podczas produkcji na stadionie, na przykład realizacji zdjęć, zostały wypożyczone nagrzewnice duże,
duże nagrzewnice, naprawdę takie ogromne, które w przerwach grzały i tak samo podczas nagrania również, zdawały dużo ciepła. Na trybunie był wielki przeciąg, ale radziliśmy sobie z tym, robiliśmy przerwy, dzieci piły herbatę, więc tak było zgrane wszystko, że dawaliśmy radę. No muszę przyznać, że ta cała energia, ta aura, którą stworzyliśmy podczas nagrywania teledysku, sprawiła, że wszystkim było gorąco. Na początku było troszkę ciężko, ale później w drugiej połowie zdjęć, w tym samym dniu na stadionie, no to przecież jak dzieci wyszły na murawę, to strzelały i karne, i gole, i grały na boisku, i skakały, bawiły się. Ja mówię, idźcie do szatni, odpocznijcie. Trwało to 2 minuty, bo oni tylko wypili herbatę, zjedli kanapkę i od razu szli grać i tańczyć. Mimo wiatru, mimo zimna, skaczą, tańczą, śmieją się, machają flagami, no robią na maksa, swoją pracę wykonują. Wiktorio, a twoje wspomnienia z nagrania teledysku? Jest to dla mnie wielkie przeżycie, bo byliśmy na tym stadionie, mogliśmy się spotkać, śpiewać razem, pograliśmy też trochę. Mimo, że nie było mi pisane uczestniczyć w innych teledyskach, bo jeszcze wtedy nie było mnie w armii, to na pewno będę długo to wspominać. Powiedziałaś, że trochę mogliście pograć, ale pograć w piłkę czy pograć na instrumentach? I w piłkę, i na instrumentach. No i właśnie to jest również to, co łączy sport i muzykę. I tu się gra. I no, oby dokładnie. Nasza polska drużyna grała koncertowo, tak jak wy. Dla mnie wielkie przeżycie, wielka przygoda stanąć na tak wielkim stadionie i to z moimi znajomymi, z moimi przyjaciółmi zespołu. Mogłem i pokopać piłkę, co jest moją wielką pasją, i grać na skrzypcach. To też sprawia mi wielką radość. Świetne połączenie jak dla mnie, lepiej być nie mogło. Mało to mieliśmy okazję też przebierać się w szatniach, w których przebierają się piłkarze. I no robi to wrażenie. Tego nie widać oglądając mecz. Szatnia to jest w ogóle takie miejsce, gdzie podczas przerwy na przykład wchodzi tylko drużyna i trener. I to, co padnie w szatni, jest tajemnicą szatni. To nie wychodzi poza szatnię właśnie piłkarską. Te szatnie są tam duże, każdy miał swoje miejsce, mógł się przebrać. Wchodzi tam trener i tak samo było z nami, bo Damian przychodził ku nam, gadał nam, co mamy robić, jak wyglądał plan na najbliższy czas. No i tak samo to właśnie wyglądało u nas jak u piłkarzy, więc potwierdza się to, że muzyka i piłka to jest jednak fajne połączenie. W sumie tak samo w tych szatniach motywowaliśmy się do dalszego grania i nagrywania. Tak samo jak mamy próby z armii, nastrajamy się, przygotowujemy się do właśnie prób. To tak samo w tych szatniach przygotowywaliśmy się do nagrywania, żeby być radosnym i energicznym. Cytat z piosenki. My dobrze wiemy, jak doping nieść. To prawda, dobrze wiecie, jak doping nieść. I jest to taka piosenka, która może porwać stadion. Mamy nadzieję, że ta piosenka zyska dużą popularność. Cały naród woła. Polska, gola. Tak, oczywiście, więc żeby nie było, że tym całym narodem jest Małopolska albo Podhale, tylko właśnie cały naród, więc żeby wszyscy tą piosenkę usłyszeli, będziemy walczyć do końca, żeby ją wszyscy usłyszeli.